Powoli zbliża się godzina 19 i najświeższe fakty w RMF FM przedstawi Paweł Długosz. Ciężki amerykański sprzęt znajdzie się w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce również, powiedział amerykański minister obrony. Angielscy nastolatkowie przyłapani na kradzieży w Muzeum Auschwitz-Birkenau usłyszeli już zarzuty. Tomasz Terlikowski przegrał proces z Anną Grodzką. Jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. RMF FM najczęściej cytowanym radiem w Polsce. Wybiła 19. Stany Zjednoczone rozmieszczą około 250 sztuk czołgów, pojazdów opancerzonych i innego sprzętu wojskowego w 6 państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, powiedział amerykański minister obrony Ashton Carter. Swoje oświadczenie wygłosił w Tallinie w obecności ministrów obrony Estonii, Łotwy i Litwy. Deklaracja padła w dzień po ogłoszeniu, że USA udzielą nowym siłom szybkiego reagowania NATO niezbędnego wsparcia w formie uzbrojenia, samolotów i wojsk, w tym komandosów, by pomóc Europie w obronie przed potencjalną agresją Rosji ze wschodu oraz państwa islamskiego i innych zbrojnych ugrupowań ekstremistycznych z południa. Sąd Najwyższy orzekł, że wybory prezydenckie, w których zwyciężył kandydat PiS Andrzej Duda, są ważne. Duda w drugiej turze zyskał 51,55% głosów i pokonał Bronisława Komorowskiego. Zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia. Angielscy nastolatkowie przyłapani na kradzieży w Muzeum Auschwitz-Birkenau usłyszeli już zarzuty. Prokuratura obwiniła ich o kradzież przedmiotów o szczególnym znaczeniu dla kultury. Anglicy przyznali się do winy i zostali zwolnieni. 17-latek i jego o rok starszy kolega wyjaśnili, że guziki czy fragmenty maszynki do włosów znaleźli na ziemi i schowali. Nie wiedzieli natomiast, że nie wolno żadnych przedmiotów wynosić z terenu byłego obozu koncentracyjnego. Tomasz Terlikowski, publikując materiały związane z płcią i seksualnością posłanki Anny Grodzkiej, naruszył jej dobra osobiste, orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie, utrzymując wyrok Sądu Okręgowego. Dzisiejsza decyzja jest prawomocna, ale dziennikarz rozważa złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Anna Grodzka wytoczyła Tomaszowi Terlikowskiemu proces cywilny, ponieważ uznała, że naruszał jej dobra osobiste, mówiąc o jej życiu intymnym i wypowiadając się w mediach o integralności płci i seksualności. Chodzi m.in. o słowa, że Anna Grodzka od strony genetycznej pozostaje mężczyzną. Posłanka domagała się ochrony jej dóbr osobistych i zakazu ich naruszania w przyszłości. Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl. Postulat otwarcia na rozwodników w nowych związkach znalazł się w dokumencie roboczym na jesienny synod biskupów na temat rodziny. Mowa w nim o wspólnej zgodzie co do potrzeby rozwiązania tej sprawy. Potwierdzono linię ostrożności w kwestii homoseksualistów. Synod Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym odbędzie się w Watykanie od 4 do 25 października. RMF FM było w maju najczęściej cytowaną stacją radiową. Miesiąc ten był zdominowany przez tematykę związaną z kampanią wyborczą oraz drugą turą wyborów prezydenckich, informuje Instytut Monitorowania Mediów. Dziennikarze najczęściej cytowali Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, TVN i TVN24 oraz RMF FM. W mediach często poruszane były kwestie sondażowych wyników wyborczych oraz porażki Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze. Szeroko komentowano także nowe fakty związane z aferą podsłuchową. RMF FM utrzymało swoją pozycję dominującą wśród stacji radiowych, znacząco wyprzedzając konkurencję. Naszą stację cytowano 290 razy, a dla samego porównania Radio Z, będące na drugiej pozycji, cytowano 195 razy. I to już wszystko w tych faktach. Na godzinę 20 zapraszam już w imieniu Michała Zielińskiego. Ja już się z Wami żegnam. Życzę pogodnego wieczoru i do zobaczenia jutro. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.